chwała Bogu. Tak miałam pragnienie złożyć świadectwo o czymś innym, a teraz siedzę i po prostu Duch Boży kładzie co innego, żeby też powiedzieć trochę może swoich przeżywań. Wiecie, to nie jest tak prosto wyjść i mówić coś, co cię dotykało. Pan Bóg dał nam możliwość w maju, na początku maja być w Lubsku. Wiecie, tematem tej konferencji były tereny, 5 rozdział, 21 werset. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Wiecie, bardzo były błogosławione tam tematy. Dużo było słów na temat tego, jak budujemy swoje życie, na jakim fundamencie. O tym, że pytamy się Boga o Bożą wolę, a i tak wybieramy swoje. O tym, że jesteśmy niepokorni dla Boga. O tym, że powinniśmy żyć święcie, w czystości. I wiecie, tam było takie piękne kazanie jedno, ale powiem wam szczerze, ono jakoś mnie się nie dotknęło. Wiecie, tak słyszałam, bo słyszałam. Ale Duch Święty zrobił swoją pracę nade mną. Wracaliśmy, ja kierowałam za kierownicą. I akurat tak wyszło, że u mnie, ja nie wiem, czy oni spali, czy po prostu się nie odzywali. I my wyjechaliśmy po prostu z tego Lubska i wiecie, taka cisza była w aucie, ja sobie włączyłam muzykę, kierowałam, a na autostradzie dobrze mi się jechało. Wiecie, i tak zaczęłam rozmyślać i Pan Bóg po prostu przypomniał pewne kazanie, pewien brat usługiwał o miłości do Boga, o tym, że my Go powinniśmy kochać, tak jak mąż kocha swoją żonę, tak jak chłopak kocha swoją dziewczynę. Wiecie, i on zadał takie pytanie wtedy tam za kazalnicą, tam podczas w tym zborze mnie to nie dotknęło, ale jak wracałam, jakoś to do mnie przemówiło, wiecie. On zadał takie pytanie, mówi, jak jest małżeństwo, wieczorem chce się pobyć razem. A on mówi, no a gdzie ty jesteś wieczorem? Czy Jezus przychodzi do twojego pokoju i tam jest pusto, czy ty po prostu czekasz na Niego? On dalej zapytał, takie też dał pytanie, że nikt nie chce być zdradzany, tak? Nikt nie chce mieć męża, który chodzi po innych. Nikt nie chce mieć żony, która z innymi chodzi. A on mówi, a jak ty siebie prowadzisz? Czy ty nie idziesz do innych bożków? Czy ty nie masz czegoś innego w swoim życiu, ważniejszego niż Bóg? Wiecie, zaczęłam się zastanawiać nad swoim życiem i u mnie spali w aucie, a może nie widzieli, nie wiem. Ja zaczęłam płakać, wiecie, zaczęło to mnie się dotykać. Myślę, Boże, zdradzam Cię. Po prostu Cię zdradzam. Jestem niewierna Tobie. Często mój pokój jest wieczorem pusty. Ty chcesz ze mną porozmawiać, ja telefonu nie odbieram, w cudzysłowie. Parafrazując to, wiecie, Bóg napisał do mnie list, Biblię dał mi, a ja jej nie czytam. Wiecie, zawsze coś jest ważniejszego. I tak wróciłam, wiecie, taka ubłogosławiona, ale trochę Pan Bóg mnie też napomniał. I też Pan Bóg włożył mi na serce, żeby tydzień temu była konferencja w Belgii, w Brukseli dokładnie, i jakoś tak Pan Bóg położył, żebym ja była. I wiecie, też takie przeżywanie, myślę, Boże, znowu pieniądze wyrzucać i 9 godzin trzeba jechać i lecieć i samej, i się nie chce też trochę. I też przeżywanie, bo to samej jedzie się, wiadomo, młoda dziewczyna, też takie przeżywania były. I wiecie, ale postanowiłam, że pojadę. To było w piątek. Ja miałam o 16 autobus, tak sobie pozgrywałam, żeby mieć 1,5 godziny do lotu. Kto latał, ten wie, że tam trzeba się odprawić, są też bramki, przez które trzeba przejść, tam trzepią bardzo. Coś im się nie spodoba, no to każą ci walizkę otwierać, tam trzepią znowu, szukają nie wiadomo czego. Wiecie, jak na złość autobus mi się spóźnił. Ja zajeżdżam do bramek, po prostu tyle ludzi, myślę, w godzinę się nie wyrobimy, ja za godzinę mam samolot przez to, że jakby opóźniony był autobus, ja pół godziny później przyjechałam, jakoś się odprawiłam. Tu się okazuje, że samolot jest spóźniony pół godziny. I wiecie, ja myślę, ja sobie miałam samolot o 21:00 i ja miałam być na 23:00 w Charleroi, to jest obok Brukseli, 50 kilometrów. Ja miałam jakby przedostatni autobus 23:30. Ja sobie tak wszystko wyliczyłam sprytnie, że 15 minut na odebranie bagażu i wiecie, jakieś tam 15 minut zapasu. I tam jest tak, że jak ty wykupisz bilet, to po prostu nie masz miejsca, tylko po prostu masz bilet. I nieważne, czy ty dostaniesz się na ten autobus, czy nie, ich to nie obchodzi.
Kolejny był na 24, a następny dopiero o 5 rano albo o 4. I tam też jest tak, że bardzo dużo ludzi chce jechać do tej Brukseli i często, wiecie, przylatuje samolot i kto pierwszy, lepszy, kto się dorwie, że tak powiem, do tego autokaru, ten jedzie. I nasz był autokar spóźniony. I wiecie, ja już zaczęłam przeżywać, myślę, Boże, tam później tramwajów nie będzie. A też miałam tak, że mi po prostu, nie wiem czemu, nie chciał zasięg się łapać w telefonie. I myślę, Boże, zajadę do Brukseli, taka mała, 20 lat, i myślę, zgubię się tam, po prostu się zgubię. Jeszcze nie mając, wiecie, ani nawigacji, żadnego zasięgu, no po prostu zginę tam. I wiecie, zaczęłam przeżywać, przyleciałam do tego Sherwa. Tam jak na złość moja walizka była ostatnia. I wiecie, ja już przeżywam, modlę się, mówię, Boże, no nie da rady. Zasięgu nie mam. Nagle złapałam Jasia, do mnie Stepaniuk zadzwoniła. Mówi, Dominika, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no że już jestem na lotnisku, że będę próbować się jakoś dobić do Brukseli. On mówi, dobra, jakoś cię znajdę. Ja mówię, ale ty wiesz, że ja mogę nie mieć zasięgu. Mówi, wiem. I dlatego przeżywam. Ja mówię, no to jesteśmy razem. I wiecie, ja jadę, tak się modlę. I poszłam do takich bramek, wiecie, tam tłum ludzi, bo ponoć były 3 samoloty spóźnione. 2 autokary jakby do Brukseli pojechały puste. I było bardzo dużo ludzi. I ja zaczęłam modlić się, mówię, Boże, no stoi przynajmniej 50 osób przede mną. Autokar ma 50. Nie wyrobię się, nie dojadę tam po prostu. I wiecie, tam też były takie Polki, sprytne, że tak powiem. One chciały trochę wymusić na tych Marokańczykach, że one mają dzieci, żeby one się były pierwsze. Ale oni twardo stoją, że ty jest kolejka i koniec, kropka. Wiecie, ja przeżywam, zaczynam się modlić. Mówię, Boże, pojadę o północy, będę o pierwszej w Brukseli. Zasięgu nie będę miała, zginę tam. A zresztą, jak i nawet będą chcieli mnie znaleźć, to po prostu nie znajdą, bo nie będę miała zasięgu. Wiecie, przeżywam, modlę się, już sama nie wiem, co robić. Mówię, Boże, po co? No 1500 kilometrów od domu i mówię, no postawiłeś mnie samą, po prostu stoją obok mnie murzyni, z nikim się nie dogadam. Wiecie, no takie przeżywanie, taka bezradna stałam. I nagle podchodzi taki kierownik i on coś nas wszystkich zaczął poganiać, że szybko, szybko. I było 5 minut do autobusu, czyli 23:25, bo ja przyszłam 23:23 i za 2 minuty on zaczął wszystkich poganiać. Wiecie, ja też nie wiedziałam, co tam się dzieje. Myślę, tam i ataki były i wiecie, zaczęło tak mi wszystko to iść do głowy. Zaczęłam się nakręcać niepotrzebnie. I wiecie, on podchodzi, pokazuje coś palcami do tych murzynów. Ja w ogóle nie rozumiem, bo oni po belgijsku rozmawiali. Ja ich nie rozumiem. I wiecie, zaczęłam przeżywać i nagle on pokazuje do mnie palcem, że ja powinnam iść, a za mną jest koniec. Że już do tego autokaru więcej osób nie biorą. Wiecie, dla mnie to było też takie błogosławieństwo, że po prostu ja ostatnia weszłam do tego autokaru, że Bóg zatroszczył się, że pomimo te kobiety z dziećmi stały za mną, Bóg ich nie przepuścił, przepuścił mnie. I wiecie, ja modliłam się bardzo, żeby był tam błogosławiony czas. Zawsze się w sumie o to modlę. Wiecie, może to dziwnie zabrzmi, ale ja spotkałam Jezusa przy obieraniu ziemniaków, bo w poniedziałek to u nich było jakieś święto, dlatego mieli czerwoną kartkę i wszystko było pozamykane. I jako młodzież my tam, oni mieli próbę na 9:00, na 10:00 była konferencja. No a my przyjechaliśmy na 8:30 i wiecie, oni poszli śpiewać, a ja myślę, no nie będę stała bezczynnie, pójdę tym ciociom, pomogę. I wiecie, my tak stoimy, obieramy te ziemniaki, one chyba myślały, że ja rosyjskiego nie rozumiem. A ja rozumieć rozumiem. Może trochę gorzej gadam, ale rozumieć rozumiem. I wiecie, taka stała koło mnie staruszka. Może 80 lat, widać, że już bliski jest czas jej odejścia. Ona tak siedzi, wiecie, sprawnie obiera te ziemniaki i nagle podchodzi taki pastor z Ukrainy, on z Kijowa jest. I ona mu zaczęła zadawać takie ciekawe pytania. Wiecie, a ja mam niektóre pytania, które Bóg już mi odpowiada 2 albo 3 lata. I też jak niektórzy wiecie, ja choruję. I po prostu no lekarze rozkładają ręce. Sama zadaję pytanie, dlaczego? A ta siostra pyta tego brata i mówi tak. Bracie, dlaczego ludzie spotykają choroby? A wiecie, ten brat, ja go nie znam, nawet nie wiem, jak się nazywał. A on tak patrzy, spojrzał na mnie i mówi, dla oczyszczenia duszy, żeby oni mogli służyć Bogu.
Ona dalej pyta, no ale dlaczego dostają akurat choroby ci, którzy szczerze szukają Boga? On znowu na mnie spojrzał i wiecie, zadał takie pytanie. A gdyby tej choroby nie było, byś przyszła do Boga, byś za Nim chodziła tak, jak chodzisz? Wiecie, ja zaczęłam się zastanawiać. Mówię, Boże, może i faktycznie, gdyby nie ta choroba, my już by nawet dawno by nie było w kościele. Bo mam wszystko, co potrzebuję do życia. Wiecie, i też miałam jedno pytanie w sercu swoim. I znowu ta babcia pyta tego pastora, on też obierał ziemniaki. I ona pyta, bracia, dlaczego Pan Bóg daje takie paskudne charaktery? A on tak ciekawy, wiecie, spojrzał na mnie i tak ciekawy mi odpowiada, żebyśmy mieli co robić w życiu. Wiecie, ja tak uśmiechnęłam się, przyszłam później do zboru, posiedziałam dalej, pomagałam, tam już zaczęliśmy kroić te ziemniaki. Wiecie, tak siedzę, myślę, wiecie, przeżywam to, co usłyszałam. I tak siedzę, mówię, Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty mi dałeś tą odpowiedź, ale Ty jeszcze mi coś pokaż. Tak po prostu pokaż mi. Wiecie, tak po prostu westchnęłam sobie do Pana Boga. Wiecie, i nagle przychodzi taki brat obdarowany. Wiecie, pięknie wyperfumowany, garniaczek, koszula. No, naczynie Boże, naprawdę Pan Bóg przez niego działa. A on nagle zaczął, wiecie, tym starszym, no można powiedzieć babcią, bo one miały ponad 60 lat, zaczął im krzesła przynosić, pytać się, czy dobrze się czują. Zaczął jakieś wody im nosić, żeby im nie było ciężko, bo one już od 6 rano tam trudziły się. Wiecie, i do mnie przychodzi takie pytanie. Zobacz, to jest mąż Boży, który się trudzi, zaraz pójdzie mówić kazanie, a on nie wstydzi się wziąć obieraczki do ręki, wsadzić ręce do brudnej wody i pomagać tym starszym ciociom. Wiecie, ja zaczęłam się zastanawiać znowu nad swoim życiem i myślę, Boże, a mi ciężko jest po prostu wziąć mopa, posprzątać w zborze, a mimo, że jest często ciężko, nie wiem, zadzwonić do kogoś. Pan Bóg mówi, zadzwoń tam, czy pomóż tam, a ty tego nie robisz, bo ci ciężko, bo ty masz swoje, jakby swoje zadania w domu, tak, swoje sprawy. I wiecie, taka przyjechałam trochę rozbita, nad samą sobą się rozbiłam. Też wiecie, miałam swoje pewne pytania do Boga i mówię, Boże, daj mi odpowiedź, bo już mam dosyć. Modlę się o niektóre rzeczy 5 lat, już mam dosyć. Ja mówię, ja już więcej nie będę się modlić. Jeśli Ty mi nie odpowiesz, ja już nie będę się modlić. Wiecie, pojechałam w piątek na modlitwę i nic nie było, dosłownie nic. Ani odpowiedzi, ani jakiegoś pokoju, nic, po prostu nic nie było. Ja wróciłam taka trochę załamana do domu i mówię, Boże, ja się poddaję, po prostu się poddaję, mam dosyć, wołam o niektóre dusze, 5 lat albo i więcej, szczególnie o koleżanki ze świata, o rodzinę niezbawioną. Mówię, i nie ma po prostu żadnych rezultatów tych modlitw. Ty słyszysz mnie, czy nie słyszysz? Wiecie, a w Hajnówce była konferencja, jest sobie nabożeństwo i nagle podchodzi naczynie Boże do mnie i mówi, ja wszystkie Twoje modlitwy słyszę, każde Twoje westchnienie. I wiecie, to do mnie bardzo przemówiło. Ja Wam chcę powiedzieć, że Pan Bóg słyszy każdą naszą modlitwę. Nieważne, czy Ty się modlisz rok, czy dwa, czy są rezultaty, czy może jest jeszcze gorzej, ale nam trzeba stać wiernie w tych modlitwach, bo ja wierzę, że Bóg słyszy. Może często jest nam ciężko wierzyć w to, może są trudności w naszym życiu, ale my musimy też pamiętać o tym, że nad wszystkim jest Bóg, że On nad wszystkim czuwa i niech Jemu będzie za to chwała. Amen.